Wysoka Rado, otwieram 33. sesję Rady Powiatu Polskiego. Witam Państwa radnych, Panie Radne, Panów Radnych. Witam bardzo serdecznie szefów służb. Witam bardzo serdecznie naczelników, dyrektorów, przedstawicieli związków zawodowych. 27 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu Kolskiego. Radni do porządku wprowadzili 5 dodatkowych punktów oraz podjęli uchwały m.in. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na cele handlowe w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kole. Podjęli uchwałę w sprawie zmiany siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Świętego Mikołaja w Kole oraz w sprawie utworzenia zespołu opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczego w Kole przy ulicy Kolejowej 13. W drodze głosowania udzielono pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych. W trakcie sprawozdania międzysesyjnego starosta kolski Wieńczysław Oblizajek poinformował o zmianie na stanowisku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Ze względu na odejście na emeryturę dotychczasowej dyrektor powołano pełniącą obowiązki Mariolę Sobczak, która pracowała na stanowisku zastępcy. Radni podczas 30. sesji wysłuchali sprawozdania z pracy powiatowego rzecznika konsumenta oraz powiatowego inspektora sanitarnego. Najwięcej spraw, to zresztą wynika również z tabel, które macie Państwo załączonych do części opisowej tego sprawozdania, to są umowy dotyczące usług. Umowy konkretnie dotyczące usług telefonicznych i usług energetycznych. Nie było dnia, żeby w tych sprawach nie przychodzili konsumenci. Czego dotyczyły ogólnie te umowy? A umowy dotyczyły takie, że są niespójne, nieścisłe i wręcz wprowadzające w błąd konsumentów. Są to podwójne umowy właśnie i często w ślad za tą podwójną umową przychodziły do zapłaty podwójne faktury. Przychodzili do mieszkań różni przedstawiciele handlowi, nie mówiąc prawdy, że prezentują innego operatora sieci telefonicznej bądź sprzedawcy energii elektrycznej. Konsumenci zawierali umowy. Okazało się często, kopia umowy nie została wręczona. Dopiero po upływie kilku miesięcy przychodzi faktura i konsument orientuje, że już nie jest u swojego dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej czy operatora telefonii komórkowej, tylko jest zupełnie u kogoś innego. Czas do odstąpienia od umowy już minął. Wobec tego, no cóż, no można zmienić, oczywiście wypowiedzieć tą umowę, tylko z tego tytułu niestety naliczone są bardzo, bardzo wysokie kary za wypowiedzenie tej umowy. Proszę Państwa, również właśnie zawieszone faktury, szczególnie tu z energią elektryczną był problem 2016 roku, bowiem przedsiębiorstwa sprzedające prąd mogą same również narzucać sobie określone kwoty, które konsument musi zapłacić i tak mamy z tak zwaną opłatą handlową, która jest doliczana do faktur. Najmniejsza opłata jest 32 zł, oczywiście za 2 miesiące do 55 kilku miesięcy. To znacznie podraża koszty, jakie ma konsument do zapłacenia za określone.